Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Zofią Sulgostowską, część szósta. Do czego trzeba przywyknąć na wykopaliskach? Archeolog musi być człowiekiem elastycznym, przyzwyczajonym do różnych warunków. Obecnie młodzież ma duże wymagania dotyczące standardu kwater, jedzenia. Ale jeżeli wybrali ten zawód, to muszą się liczyć z tym, że w krajach europejskich znajdą to. Natomiast jeżeli gnani chęcią poznania innych krajów pojadą na pustynię, to znajdą się w namiocie płóciennym, który w każdej chwili może porwać burza piaskowa. Będą się udawali do sławojek, też zainstalowanych na pustyni. Będą musieli zadowolić się dziennie kanistrem wody, w której trzeba, przy każdym namiocie stoi taki kanister, w którym trzeba umyć, uprać się. Oczywiście jedzenie jest przygotowywane bardzo smaczne przez lokalnych kucharzy, ale no po prostu nie są to łatwe warunki. Ale coś za coś. Jest możliwość poznania tych krajobrazów niesłychanych. Dla mnie wyjazd jednorazowy, bo zastępowałam panią magister Halinę Królik, która wielokrotnie brała udział w tych ekspedycjach. Bardzo wielką rolę tam pełniła, ale zachorował jeden z jej rodziców i ja pojechałam w zastępstwie. Oczywiście była pewna obaw, ale nie było tak źle, bo pora roku została wybrana taka, że czasami nawet w tym namiocie pod śpimy oczywiście w śpiworach, ale jest jakiś straszny kot, taki gruby, wełniany. Trzęśliśmy się zimna, woda czasami zamarza. Po wodę się jeździ 100 kilometrów. Ale jest chęć poznania ludzi. My pracujemy z zupełnie odmienną kulturą, która ma swoje nawyki. Obawiałam się tego, że jako kobieta mogę być traktowana no, w sposób no, taki, że nie będę, moje polecenia nie będą spełniane, wprost przeciwnie. Beduini, którzy tam są angażowani, z jednej wioski. Bardzo sobie cenili moje umiejętności, zawsze z szacunkiem do doktora Sofia się zwracali i patrzenie na ich obyczaje, oczywiście odmienne. Są to osoby, które ubierają się w sposób jednolity, więc my nie jesteśmy w stanie rozpoznać ich rangi społecznej. No więc ja zostaję sama na wykopie. Tutaj oni pracują w jamach i nagle ja słyszę, że strasznie się kłócą. Jestem zaniepokojona. Myślę sobie, Boże, dojdzie do jakichś tych. No ale jeden z nich, szynszejka, mówi trochę po angielsku i powtarza się słowo talata, talata. Nic nie rozumiem. Pytam go, o co chodzi? On mówił, oni odradzają Mohamedowi, żeby nie brał trzeciej żony. Więc wie pan, ale emocja tych dyskusji wprawiła mnie w popłoch. A to tylko takie towarzyskie. Ich tańce, ich, powiedzmy, te obyczaje picia, herbaty. Polska jest rozsławiana przez różne osoby. Na przykład oni bardzo, Grzegorz Lato,
No tam bohater. Czyli po prostu nie zdajemy sobie sprawy, jak różne osoby różnych zawodów reklamują Polskę. Oczywiście ważne jest to, żeby w teren taki jechali ludzie o charakterze skłonnym do współpracy, bo jeżeli ktoś ma jakieś ambicje, to jest najgorsze na pustyni, prawda, gdzie już trudno się wydostać, no trzeba ten... Kto się trafi, kto usiłuje zdominować resztę. Dlatego wydaje mi się, że studenci archeologii powinni no bardziej, częściej bywać w terenie w trudnych warunkach. A teraz nawet mają wszelkie dogodności, prawda? Już nie wyobrażam sobie, bo my byliśmy skazani, jedziemy na wieś i szukamy kogoś, kto nam ugotuje obiad, prawda? No a umiejętności kulinarne niektórych gospodyń wiejskich, niektóre, jak wspomniałam, gotowały wspaniale, ale niektóre, no to tylko, no nie wiem, kartoflanka, no ale cokolwiek, ciepły posiłek, wraca się, no coś trzeba zjeść. Czyli to jest wielka nauka życia, moim zdaniem, ten zawód. I dopiero ten, kto potrafi cieszyć się i korzystać z tego, ma z niego satysfakcję. Bo jeżeli ktoś jest nastawiony na promowanie siebie, prawda? Może szybko tutaj osiągnie. Potem opracowanie tych materiałów na poziomie, który przekaże naszą wiedzę do społeczeństwa, jest bardzo trudne. Ja obserwuję w ciągu 47 lat w zawodzie, że najpierw stosowano język hermetyczny, naukowy. Specjaliści lubowali się w opisie wytworów. Przykładem dla mnie jest nazewnictwo zapinek z okresu rzymskiego. Bywałam na wielu konferencjach, zwykle specjalistycznych, związanych z epoką kamienia na całym świecie. No i jeżeli występuje taki referat, to to jest tylko dla specjalistów. Tam nie ma miejsca dla człowieka, przecież to jest element jego odzieży, prawda? A to przerzucanie się Almgrena, taka. Teraz wydaje mi się, że jest zmiana, żeby próbować rekonstruować styl życia. A jest to możliwe dzięki naszej współpracy z naukami przyrodniczymi, prawda? Tu taki las, takie zwierzęta, dlaczego do tych zwierząt trzeba było takie metody łowieckie stosować. I to jest bardzo pocieszające. Ale oczywiście zawsze są naukowcy, którzy właśnie budują taką wieżę z kości słoniowej, żeby dowieść, jakie to jest trudne, jakie to jest nieosiągalne, ilu lat trzeba, żeby... Ale moim zdaniem idzie to w lepszym kierunku. Archeolog, a społeczeństwo? Oddzielnym rozdziałem życia archeologa jest poznawanie lokalnych zwyczajów i lokalnych warunków. Ja uznaję to za bardzo ważne. Uważam, że ten element naszego zawodu sytuuje nas bardzo wysoko wśród osób, które mają jakieś pojęcie o polskim społeczeństwie. Są osoby, które spędzają czas za biurkiem, jeżdżą na wczasy, prawda? Teraz już nie jeżdżą na prowincję polską, tylko do kurortów, najlepiej zagranicznych, żeby zaszpanować, powiedzieć, a to wróciłem. A to
było tak ważne w latach 60. To były chałupy. Drewniane chałupy na wsi. Sień, dwie izby. Oczywiście trzeba było znaleźć kogoś, kto wynajmie taką izbę. No i trafiliśmy na gospodynię, która zdecydowała się pół swojej chałupy nam odstąpić. My, trzy studentki, spałyśmy w białej izbie, natomiast do tego przytykał alkierz. I w tym alkierzu ulokowany był pan Miśkiewicz, który na noc wchodził, a rano wychodził. Ale pani, która nas gościła, przed wojną była kucharką we dworze, co oczywiście znacznie nam podnosiło komfort. To jakieś wyrafinowane z prostych produktów, no ale dania. A korzystali z tego uczestnicy ekspedycji w Szeligach, którą kierował pan Szymański, którzy przychodzili w niedzielę i obiadali nas. No ale trzeba się było dzielić, bo oni z kolei nie mieli tych możliwości. Archeolog jako menedżer. I tak naprawdę uważam, że zawód archeologa to jest połączenie kilku cech. I dobrze archeolodzy chyba nimi dysponują. I to jest jakiś element też organizacji. Teraz byśmy powiedzieli menedżer, prawda? Dlatego, że zorganizowanie ekspedycji od podstaw jest rzeczą bardzo trudną. Czy w kraju, a już za granicą też, bo tu trzeba się wykazać charakterem, który umożliwia współpracę z innymi. Jest wielu badaczy, którzy ograniczają się do prac gabinetowych. Uważam, że to są bardzo ważna dziedzina, ale dla mnie prawdziwy archeolog powinien właśnie łączyć różne cechy. To znaczy badacza terenowego, bo to bardzo wzbogaca. Oczywiście potem ten badacz terenowy musi mieć wyobraźnię, żeby wybrać dobre stanowisko, perspektywiczne. Ale też musi mieć te cechy organizatora, żeby zorganizować tę ekspedycję. Powinien być bardzo pracowity, żeby potem nie zachłysnąć się wydobytym materiałem. To jest ogromna pułapka. I znam wielu wybitnych badaczy terenowych, którzy nie znaleźli czasu na opublikowanie wyników swoich badań. I potem to obciąża następne pokolenie. A nikt tak nie opracuje jak osoba prowadząca badania. I teraz te problemy ogólne, prawda, jak mamy te nadmiary zbiorów, niekiedy przechowywane były w złych warunkach. I teraz już nie do odtworzenia to jest. Czyli trzeba szukać kogoś, kto wczuje się w intencje badacza i zrobi to dobrze. Jak znaleźć dobre stanowisko? Ważne też jest, tak jak mówiłam, wytypowanie dobrego stanowiska. Oczywiście zwykle jest tak, że ktoś nam donosi, że jest tutaj stanowisko. I w większości do chyba lat 80.
Na takich stanowiskach były prowadzone badania. Ktoś donosił, szło się sprawdzić i rzeczywiście zaczynało się badania. Niektóre z takich stanowisk okazują się rewelacyjne. Mam tu na myśli zwoleń, ale dużo ciekawsze było jakby poszukiwanie na własną rękę, wypracowanie założeń, gdzie mogą być ulokowane stanowiska, które wniosą coś nowego. I tutaj z panią dr Elżbietą Kępisty, z którą pracowałam w muzeum, która potem przeszła tutaj do instytutu, podjęłyśmy taki projekt poszukiwania w Polsce północno-wschodniej stanowisk torfowych. Było pewne, że tam są, bo były dziesiątki wytworów z kości i rogu. Ale znalezienie takich stanowisk wcale nie było łatwe. Wyjeżdżałyśmy samochodem z instytutu lub z muzeum na takie tygodniowe badania i z mapy typowało się miejsca, gdzie jest nadzieja na takie stanowisko. Ale to jest jak szukanie igły w stogu siana. Czasami sprzyja szczęście, jak w przypadku wielkiego torfowiska, na którym akurat melioranci odnowili rów, czyli odsłonili warstwę piasku. I tam właśnie natrafiliśmy na drobne, bardzo drobne kości zwierzęce i krzemienie. I to był początek stanowiska, na którym pracowałam wiele sezonów w Łajty koło Giżycka, ale również są inne metody, mniej konwencjonalne i tutaj krety są pomocne. One przekopują ziemię i wyrzucają to, co jest pod nią. I w ten sposób na stanowisku Dudka trafiliśmy na skorupy ceramiki, bardzo mało znanej w Polsce, typ cedmar, która jest na wschodnich terenach bałtyckich, na Litwie, Łotwie. I to właśnie zapoczątkowała z kolei badania długoletnie prowadzone przez doktora Witolda Gumińskiego. I to wspaniałe wyniki. Z kolei innym stanowiskiem było bagno Nietlice i tam pan Leszek Gajewski i pani Luka Paderewska, wytrawni badacze, znaleźli fragmenty metali. I to jest wielki projekt, którego realizują państwo kraszewscy z Białegostoku, czyli badania, to chyba były kilka sezonów prowadzone, doprowadziły do odkrycia trzech naprawdę bardzo znaczących stanowisk, które zmieniły nasz pogląd na zasiedlenie Polski północno-wschodniej.